kabaret Słodkobiercy powstał w klubie studenckim 19 lat temu. Pomysłodawcą jest Dariusz Kamys. Podstawą pomysłu jest brak sztywnego scenariusza. Aktorzy dopiero tuż przed wejściem na scenę zostają poinformowani, z kim i na jaki temat będą dziś rozmawiać. Ustalone jest tylko jedno zdanie kończące daną scenkę, które jest jednocześnie sygnałem do zgaszenia świateł i przygotowania następnej scenki. Reszta to czysta improwizacja aktorów. Ale czy po 19 latach coś jeszcze jest w stanie zaskoczyć głównych bohaterów? Za każdym razem, jak gramy Spadkobierców, znaczy przed nagraniem lub przed spektaklem, jeżeli gramy to po prostu na żywo, nie do telewizji, za każdym razem sobie zadaję to pytanie i wydaje mi się, odpowiadam to sobie wtedy tak, że chyba nie, że chyba już nie wydarzy się nic takiego, co może mnie zaskoczyć. No bo co się może wydarzyć? Naprawdę wydarzyło się już w Spadkobiercach tak dużo i bójki, lanie wodą, tańczenie jakieś tam, no po prostu cuda się działy. I jednak, jak już Spadkobiercy się odbywają, kiedy gramy Spadkobierców, za każdym razem zdarza się coś, co mnie po prostu zaskakuje. I to mnie zaskakuje, ten fakt mnie zaskakuje. A to jest nasza intymność! I się w nią wdzieracie! Gdzie ty masz intymność? Słuchajcie. O, mama! Planujesz coś? Jakieś wakacje? Nie, Ken. Po prostu widzę, co się dzieje w naszej rodzinie. Widzę, że kręci się różne filmy. Nie wiem, co wymyśli George. Może wymyśli horror. Że... I dzisiaj również zostałam zaskoczona. Choćby w tej scenie, gdzie Robert Górski, czyli George, kręci filmy i właściwie kręci reklamówki. Każdemu z nas daje jakiś product placement i my to reklamujemy. No po prostu ja myślałam, że ja umrę w tej scenie. A tam co z pomidorowych popleca pleczą? Szłam po kwadratówkach i nagle ni stąd, ni zowąd wydarzałam się w rodzinie popularnym, sosie w pomidorowym filmy. To serial polega na tym, że jeszcze nie wszystko się w nim wydarzyło i nigdy się w nim wszystko nie wydarzy, ponieważ no, każda scena jest inna, nie wiadomo nigdy, co się stanie. No. Na tym to wszystko polega. Nagle nic z gruchy, nic z pietruchy, dwie kobiety się biją. Tego jeszcze nie było u nas. Ktoś się obrzuca mandarynkami albo chodzi po makaronie, rozgniatając go z hukiem. Więc ilość środków wyrazów jest tutaj przeogromna i nigdy nie wyczerpiemy wszystkich. Połóż się na makaronie! Cały czas można być zaskoczonym i teraz kwestią pewnego bycia, powiedziałbym, estradowego, na którym mi nie zbywa na szczęście, jest wybrnięcie pomyślnie z tej sytuacji. Popatrz, ty mówisz, ona mówi, do mnie do telefonu rozmawia, widziałeś? Ja się ładnie... Jeszcze z mają, nie ma co szpanować, wiesz? Spadkobiercy polegają na tym, żeby było niebezpiecznie i sami sobie porzucamy takie miny, że na tym polega ten serial, między innymi. Więc tutaj nigdy się nie czuję z nikim bezpiecznie, bo też nie wiem, co się zdarzy do końca. Wojtek Kamiński, Ken, mój syn spadkobiercowy, też mimo, że graliśmy razem wiele scen, potrafi mnie zgotować cały czas. I na tym to polega, to jest fajna zabawa, za którą chyba wszyscy trochę tęsknimy. A czym ty tam? Ustami czy językiem? Ula, ustami. Teraz jakoś dawno nie grałem żadnej sceny z Robertem Górskim, ale Robert był takim postrachem dla nas często, bo był absolutnie taki nieprzewidywalny. Myślę, że w tej chwili jego rolę przejął Marek Grabie, doktor Dreyfus, który jest takim zdecydowanie psychopatycznym lekarzem i ciężko czasami odczytać trafnie jego intencje. Czy panie taki zdorem od prześcieradeł? To biorę ja! Trochę pachnie harem, ale co? Właściwie to jest taka fajny rodzaj trochę terapii, takie impro, czy też takie jak Spadkobiercy, bo w życiu cały czas improwizujemy i wszyscy improwizują. Nie ma w tym tak naprawdę nic zwykłego, po prostu jakoś musimy zareagować. Ale właściwie dlaczego interesuje pana harem? Jedyne co po nim zostało, to co tu zostało. Pan ma odwagę tam zajrzeć? A nie, to nie tylko harego. W Spadkobiercach zaskakuje mnie milczenie, jak nie wiem co powiedzieć. Udaje się, powoli udaje się dojść do kłębka.
tak naprawdę cały czas wszystko mnie zaskakuje, no bo to nigdy nic nie wiadomo właściwie, nic nie ma planu. Wszystko jest zaskoczeniem. Aczkolwiek odkryłem u siebie coś takiego, co jest takim trochę złym zjawiskiem, jak jakiś rodzaj nastawienia. Okazuje się, że nie służy. Jak mam jakieś, pojawia jakieś nastawienie, czy nie muszę iść? Przepraszam.